styczniu przyszłego roku zacznie działać Centrum Usług Wspólnych, które zajmie się obsługą księgowości miejskich jednostek oświatowych. Urząd Miejski chce dokonać pewnych organizacyjnych zmian w jednostkach jemu podległych. Planuje powołanie nowej komórki organizacyjnej, która rozpocznie działalność 1 stycznia 2017 roku. Chodzi o Centrum Usług Wspólnych. Centrum Usług Wspólnych będzie zajmowało się obsługą administracyjno-finansową placówek oświatowych w mieście, to znaczy wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych, a także przedszkola nr 8. Do zadań, którym będzie się zajmowało centrum, będzie należeć zadania z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości, obsługa finansowa, obsługa kadrowo-płacowa szkół, a także kwestie związane z zamówieniami publicznymi na dostawy i usługi. Dlaczego ratusz podjął decyzję o utworzeniu Centrum Usług Wspólnych i czemu ma ono służyć? Te wprowadzone zmiany przede wszystkim pozwolą jeszcze bardziej polepszyć efektywność wydatkowania środków finansowych publicznych, a także zwiększą jakość zarządzania, organizację pracy, pozwolą wprowadzić jednolite procedury we wszystkich działkach finansowych, księgowych naszych szkół. Zgodnie z zapowiedzią wiceprezydenta Adama Urbana, w 7 szkołach podstawowych, 3 gimnazjach i 1 przedszkolu zostaną zlikwidowane działy zajmujące się dotychczasową obsługą administracyjno-finansową, a osoby przeniesione. To znaczy, że pracownicy realizujący zadania, o których wspomniałem wcześniej, będą z dniem 1 stycznia przeniesieni do nowej jednostki, czyli do Centrum Usług Wspólnych wspomnianego wcześniej, którego siedziba będzie mieściła się przy ulicy Kołłątaja w Trzewie. Procedury już trwają. Na pewno będzie musiał być zaakceptowany projekt uchwały i statutu Centrum Usług Wspólnych, który zostanie przedłożony Radzie Miejskiej i jeszcze we wrześniu. Zmiany często wiążą się ze zwolnieniami pracowników. Czy w tym przypadku będzie podobnie? Nie. Wprowadzone zmiany są zmianami natury organizacyjnej, które, jak powiedziałem, mają zwiększyć efektywność wydawania środków publicznych oraz jakość świadczonych usług. W związku z wprowadzonymi rozwiązaniami nie są przewidywane żadne redukcje etatów. Siedziba przy ulicy Kołłątaja, która obecnie jest przygotowywana pod potrzeby nowej jednostki samorządowej, ma być wyremontowana do końca tego roku. Trwają tam wciąż prace budowlane.